panie i panowie, Bartosz Zalewski! To ja. To się często słyszy w domofonie, nie? Ja bym chciał kiedyś odebrać domofon i usłyszeć, to ty. Dobra, do żartów. Naszym prowadzącym jest Maciej Adamczyk, to jest człowiek poszukujący. On zmierzył całą Polskę, odwiedził setki miast i poznał tysiące osób. Tylko po to, żeby na sam koniec dowiedzieć się, że to, czego szukał, było dokładnie pod jego nosem. Szukał wąsa. Skoro o podróży, to ostatni roast stand-up Polska. Ja naprawdę pamiętam, gdy oglądałem z moim kolegą jeden z pierwszych tych roastów i tak pokazałem na ekran i powiedziałem do mojego kolegi, kiedyś tam będę. I ten mój kolega mówi, przecież się nie zmieścisz. A ja mówię, gdzie? A on mówi, w ekranie. Bo myślał, że w ekranie. Ale to piękna podróż, moim zdaniem. Kiedyś, lata temu, we Wrocławiu, Antoni Syrek Dąbrowski, albo jak to mawiają na niego w USA, mówiłem na niego Rudy, wziął mnie na bok i po występie powiedział do mnie takie słowa, zacytuję, cel jest dla mnie niczym, ruch wszystkim. To są mądre słowa i od razu w mojej głowie się zalęgła taka myśl, że jeżeli spojrzysz na nazwisko Antoniego i tak zmrużysz oczy, to wtedy wychodzi Antoni Siurek Dąbrowski. Antoni, ty kiedyś grałeś, nie? Taką bułkę. I tam jest w niej jest kiełbasa. To ja się pytam ciebie. Masz ty w ogóle rozum i dogodność człowieka? No to jeszcze taki drobny żart geograficzno, taki stand-upowy. Uwaga, jaki jest ulubiony kraj Antoniego? Iran. Irak, przepraszam, Irak. Skoro mowa o jego głowie, Antoniego, miał tam naczyniaka i jak się Piotr Szumowski o tym dowiedział, to od razu zaczął krzyczeć, jak on pomieści w głowę te talerze? Skupić człowiek. Piotr jest pisarzem, on tworzy zainspirowany Herostratesem głównie. Jego książka Piotra Szumowskiego nazywa się Komik dookoła świata, ale wszyscy czekają na jego publikację Mydło dookoła pachy. No, znaczy ja nie chcę mówić, że Piotr ma problemy z higieną, ale on ma sądowy zakaz zbliżania się do kałuży. Nie chcę mówić, że ma problemy z higieną, ale jak się położył w parku, to się mewy zaczęły zlatywać. Nie chcę mówić, że ma problemy z higieną, ale jak stanął na parkingu, to dzieci na nim narysowały palcem brudas. Tak, jak między nami, to jak tak tego posłuchałem i policzyłem, to on chyba ma problemy z higieną. Ale dzisiaj będzie dużo żartów, że jest taki guptas, głupi jest. Jest nie taki, wiecie, meszugę. Ale ja twierdzę, że prawdziwa mądrość to suma doświadczeń, a tych zebrał w brud. Następny gaweł, Feliga. Jego występy najlepiej się ogląda za pomocą teleskopu, bo on jest czarną dziurą charyzmy. Po prostu wszystko wsysa tam. I każdy występ gawła powinien się nazywać trzy papierosy, bo bezpowrotnie zabiera 45 minut życia.
Następnie tam Jan Borkowski, to jest człowiek, którego mam zaszczyt nazywać przyjacielem. On miał ciężkie przeżycia, takie dużo wypadków w życiu, ale szczęśliwie je przetrwał. Można powiedzieć, że jest w czepku urodzony, ale w czepku z daszkiem. Kolejny tam do golenia, Maciej Buchwald. Maciej jest specjalistą od takich krótkich, precyzyjnych dowcipów, takich bardzo oryginalnych. To ja pozwolę zacytować mój ulubiony dowcip. On go opowiadał na trasie wielkiej naszej grupy. Się nazywa Stand Up Polska, nasza grupa. I on wychodził po prostu z pianinem i tego robił, nie? I tak opowiada, historia jest taka, że po prostu on się spotykał z jakąś panią. Ona była pewnie ładna, nie? Bo on jest ten przystojny. Pewnie tam na Instagramie też ma rzeczy. I on się z nią spotykał, byli ze sobą, nie wiem ile, to nie moja sprawa, ale w pewnym momencie ona stwierdziła, że no, było fajnie i tak dalej, się dowiedziałam, filmy, interesujący człowiek, ma samochód. I więc dosyć tego, ale wykazała się nielojalnością, ponieważ zerwała ten związek i, moi drodzy, odeszła do innego mężczyzny, pewnie też przystojnego, nie wiem jaka sytuacja, i na co ten szaleniec, ten kurde gagatek, normalnie, wiecie, wziął tak pipi, pipi, pipi i mówi, że odeszła do lamusa. Skoro jesteśmy przy porzuceniach, Michał Kutek niedawno rzuciła go dziewczyna i ja się go tak spytałem, a czy ty, tak się pytam, a. Bo był przeciąg. Czy mam wszystko okej z tobą jest, nie? On mówi, że tak, że okej. Ona nawet niedawno przyszła do mnie, nie? I odwiedziła mnie po porzuceniu. Ja mówię, o, wiecie, oglądałem filmy różne. Mam takie kosmate myśli, można powiedzieć. Więc mówię, a jakiś pożegnalny seks był? A on tak mówi, no był, był, ale nie ze mną. Ludzki los, ludzki los. Na końcu, lecz nigdy nie ostatni, Sebastian Rejent, ja mówię na niego Jentek. To jest, właśnie, ja go znam wiele lat, nie? Znamy się, kupę lat, pamiętasz, spływka jako. I ja więc wykorzystam tę okazję, ponieważ wiele się pojawiło jakichś dziwnych informacji o nich, żeby kilka rzeczy wyprostować. To najpierw, uwaga, ręka, noga i fakty. Otóż, Jentek, moi drodzy, miał bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Otóż wykluł się z jajka, jeździł na deskorolce, później nosił taką czapkę, okulary. Przepraszam, to był jednak Denver, ostatni dinozaur. Zatrzymajmy się chwilę, jeśli mogę, na Denverze, ostatnim dinozaurze, bo to jest smutny los tego człowieka, dinozaura. Gdybym ja był Denverem i bym się dowiedział, że mam na nazwisko ostatni dinozaur, to nie patrzyłbym pozytywnie w przyszłość. Więc wracając do Jentka, nie jest autystyczny. Kilka osób mu to zarzuca, choć trzeba przyznać, że jest jedyną osobą, która układa liczby alfabetycznie. To jest fakt. Chyba się wszyscy zgodzimy, że na roastach Jentek jest jak Szumowski na geografii. Nie zna grani. On też, Jentek, dostaje dużo pogróżek. Pogróżki. Złapałem za pas w ogóle. Dziękuję mi kamizelki. On dostaje dużo pogróżek. W internecie pogróżki. Na występach pogróżki. Nawet jego dziewczyna ostatnio go wysłała do warzywniaka. Pogróżki. Niektóre kobiety zarzucają mu seksizm, ale zrozummy się. Po prostu Jentek to jest prawdziwy gracz. Po prostu gracz. On nawet zamówił kiedyś 3 panie z agencji na chatę, ale to tylko dlatego, że mu brakowało do klanów Counter-Strike'a 3 osoby. Żart dla graczy. Ja go znam właśnie z tej promiskuitywnej strony. Jest takie słowo. Ja to od mojej nauczycielki Nelly Furtado się nauczyłem.
Więc ja go znam, tak, otóż Rejent jest dobry w starym, dobrym ruchanku, w chędożeniu, w kochlowaniu, jest niewiarygodny. On jest tak dobry, że nawet ostatnio uczył swoją dziewczynę, jak robić laskę na swoim przykładzie. To jest najlepsze. Jak to powiedział wieszczy, dymał swoją japę. Nie mam dużo czasu, więc na sam koniec chciałbym polecić bardzo serdecznie, jak jesteśmy tutaj w dużym gronie, nagranie Sebastiana Rejenta stand-upowe, które się nazywa Ostre Żarty. W środku są żarty, które mogą wywołać kontrowersje. Polecam, zalajkujcie, subskrybować. Możecie też udostępnić na swoich fanpage'ach czy też profilach. I nie? Okej, dobra. No i też jak chcecie pisać tak dobre żarty, jak przypomnę, nagranie Ostre Żarty, to Sebastian ma też warsztaty komedii, stand-upu i tam uczy, jak pisać ostre żarty. Dziękuję uprzejmie, trzymajcie się.